Dobra, uwaga, słuchajcie, kręcimy kołem fortuny, zobaczymy, co będę musiał zrobić z telefonem, który trzymam w dłoni. Nie. Zasady dzisiejszego filmu są proste. Razem z Natalią, moją dziewczyną, która w sumie póki co nie wie jeszcze, że nagrywamy ten odcinek, będziemy próbowali złapać się dzisiaj na różnych dziwnych, nietypowych i zaskakujących sytuacjach, w których to koło niefortuny na moim telefonie będzie decydowało o tym, co mamy zrobić z rzeczą, którą aktualnie trzymamy. Koło niefortuny może kazać mu tą rzecz podrzucić, podpalić, przejechać samochodem, upuścić lub, jak widzicie, kupić. Tak jak mówiłem, Natalia nie wie jeszcze, że nagrywamy ten odcinek, bo pojechałem do miasta, wziąłem ze sobą aparat, żeby nagrać dla was ten wstęp, ale wychodząc widziałem, że Natalia układa puzzle 3D i będzie to idealna okazja, żeby po raz pierwszy zakręcić kołem niefortuny. Wrócę zaraz do domu, zobaczymy, na jakim etapie układania puzzli jest Natalia. Wydaje mi się, że powinna kończyć, bo no nie było mnie prawie godzinę. Mamy w tym momencie, moi drodzy, 14:17 i idziemy sprawdzić, na jakim etapie jest Natalia. Siema. Hej. Jak tam idzie? Spoko. Dobra, okej. Trzymaj, Natalia, nie puszczaj tego, nie puszczaj, czekaj. Okej, Natalia, przed tobą jest koło niefortuny. Widzowie wiedzą już dokładnie, o co chodzi, teraz szybko. Czyli ja dowiaduję się na samym końcu wszystkim. Tak, ty dowiadujesz się na samym końcu, teraz szybciutko tobie wytłumaczę, o co chodzi. Przed tobą jest właśnie koło niefortuny, na którym jest 5 różnych czynności. I czynność, którą zaraz to koło niefortuny dla ciebie wylosuje, będziesz musiała wykonać na swoich puzzlach. Co oznacza kup? Kup oznacza mniej więcej tyle, że no będziesz musiała kupić... po raz drugi puzzle, nie? To chodzi o to, że rzecz, którą albo ty trzymasz w tym momencie, albo ja będę trzymał w dalszej części materiału, po wylosowaniu kup będziemy musieli po raz kolejny kupić, no i jeśli będzie to no coś drugiego, no to nie będzie zbyt ciekawe, nie? Ale teraz jest jakaś nadzieja. Tak, teraz jest nadzieja, teraz masz szansę, że no uda ci się swoje puzzle uratować, jeśli tą opcję wylosujesz, ale właśnie, żeby nie przedłużać, możesz, Natalia, losować, a właściwie nie do końca możesz, bo masz dwie ręce zajęte, więc zrobię to za ciebie. Okej, moi drodzy, uwaga, naciskamy na środek, kręcimy naszym kołem niefortuny i zobaczymy, co to koło niefortuny dla nas wylosuje. Mamy, moi drodzy, przejedź! Bardzo mi przykro, Natalia, twoje pół godziny najprawdopodobniej pójdzie na marne. No chyba, że po przejechaniu tych puzzli 3D samochodem coś z tego będzie. Stop! Nie! Nie! I co? Nie. Chyba zapomniałeś, że zostawiłeś aparat w salonie. Kurde, będzie, że nie spodziewałem się, że takiej sytuacji nie zostanie. Jeszcze nie zdążyliśmy wyjść z domu, żeby przejechać puzzle, a Natalia już się na mnie odwdzięczyła. Czekaj, to psiknę się, chociaż być może po raz ostatni. Mam nadzieję, że nie, ale... Ja mam nadzieję, że tak. Zwróćcie uwagę, że na szczęście ten perfum powoli mi się kończy. Nie ma go tutaj w środku zbyt wiele, także no utrata jego nie będzie aż tak bardzo bolesna. Chociaż tak czy inaczej wolałbym go jeszcze móc wykorzystać. Okej, moi drodzy, koło fortuny mamy przygotowane. Naciskamy, losujemy i zobaczymy, co dla mnie wybierze. Mamy nie upuść. Upuść jest! Shit. Kurde, Natalia, mogę upuścić to nie w domu, tylko na zewnątrz gdzieś, bo boję się, że jak tutaj upuszczę, to wiesz, kafelki pękną, nie? No dobra, niech ci będzie. Tak? Okej, dobra, Natalia łaskawie się zgadza, także idziemy na dwór, no i zobaczymy, czy ta buteleczka to przeżyje. Okej, słuchajcie, znaleźliśmy już odpowiednią miejscówkę, zaczniemy sobie najpierw od rozjechania puzzli 3D, bo one były pierwsze, a potem upuszczę z wysokości swój perfum. Okej, jak widzicie, piękny most 3D jest już idealnie ułożony na linii jazdy samochodu, ale zanim zaczniemy, to zapytajmy jeszcze koło fortuny, czy powinniście zasubskrybować teraz mój kanał. Uwaga, zakręćmy koło fortuny, zobaczymy, co wylosuje. Jeśli będzie nie, to tego nie wstawię, ale jeśli będzie tak, to z przyjemnością wam to pokażę. Jak widzicie, mam odpowiedź, tak, więc strzelcie kuźnie suba, jeśli czerwony przycisk na dole jest u was czerwony, kliknijcie w niego, zróbcie tak, żeby był szary, a póki co lecimy z puzzlami 3D. No i co ty na to, Natalia? Zwróćcie uwagę, co zostało? Moje serce płacze. O, no niestety, przykro mi bardzo. Daszek się utrzymał. Daszek się utrzymał? Bez naruszenia. Faktycznie. Jedyna chyba rzecz, co, która... Wytrzymały, no. Tak, jedyna rzecz, która, słuchajcie, się utrzymała, to ciekawe, on był na samej górze, więc ciekawe. No teoretycznie może z tego by się dało coś jeszcze złożyć, ale nie wiem, czy będziemy próbowali. Ta część nawet, nieźle. No, ta też spoko. Troszeczkę go...
gorzej. No faktycznie, no dobra, moi drodzy, sprzątamy i lecimy z perfumem. Okej, słuchajcie, perfum przygotowany, tylko teraz nagle pytanie, z jakiej wysokości muszę go opuścić? No z takiej jak trzymałeś, czyli mniej więcej tutaj, nie? Z takiej jak trzymałem, dobra, czyli umawiamy się, że jak będzie upuść, to upuszczamy z tej wysokości. Tak, na której trzymaliśmy. Dobra, na której trzymaliśmy, okej, słuchajcie, lecimy. Trzymajcie kciuki, żeby perfum przeżył. Szkło jest mega grube, więc jest szansa. Okej, uwaga, 3, 4. Wygląda, słuchajcie, na to, że perfum jest cały i zdrowy. Spadł w ten oto sposób, tylko i wyłącznie nakrętka, słuchajcie, odskoczyła. Ale poza, słuchajcie, drobnym ubytkiem, perfum, jak widzicie, idealnie sobie poradził, także fajnie. Jestem w szoku. Ja też jestem, znaczy w sumie wiedziałem, bo to jest mega grube szkło. Tak podejrzewałem, że nic się nie stanie. Ciekawe, co ale gdyby... Ale wiecie, jakby spadł tak, no jakby właśnie się odbiło, to by było gorzej. Byłoby gorzej, ale najważniejsze, perfum żyje, czyli będę mógł, słuchajcie, jeszcze się nim sikać. Okej, słuchajcie, Natalia wyszła z samochodu, poszła po lody, więc będziemy mieli szansę, by Natalię zaskoczyć. Wydaje mi się, że spodziewa się, że coś tutaj kombinuje, bo mówiła, żebym poszedł z nią. Ja mówię, nie, nie, zostanę w samochodzie i sama. No i zobaczymy, słuchajcie, co tym razem koło niefortuny wylosuje i co Natalia będzie musiała z tymi lodami, które kupi, zrobić. Okej, słuchajcie, Natalia idzie. Zwróćcie uwagę, że tam daleko Natalia już jest. Ja muszę schować aparat, żeby jeszcze mnie z daleka nie zauważyła. No i wysiadamy, idziemy ją zaskoczyć. Stop, 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 stop. Chodź, 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 chodź. Co tam kupiłaś ciekawego, pokaż? Biała czekolada i malina. Ale szkoda by było, gdyby trzeba było coś z tym zrobić, co? Szkoda, że trzymam też twojego. To ja go biorę, ja go biorę, dobra, zostań ze swoim, czekaj, idę po telefon. Okej, słuchajcie, Natalia jeszcze je loda, póki może, ale czas sprawdzić, co będzie musiała z tym lodem zrobić. Uwaga, losujemy na kole fortuny i a zobaczymy... Nie ma zjeść, no? Nie, nie ma zjeść, to zobaczymy, co będzie. Podrzuć! Nie! Mamy podrzuć! Podrzuć! Ej, ale... Jest jeszcze szansa, że go złapiesz. Tak, jest szansa, Natalia, że go złapiesz. Czekaj, ja się odsunę, bo to się może źle skończyć, uwaga. No i teraz, czekaj, zamknę drzwi. Natalia, co najmniej na taką wysokość, ile masz wzrostu? Tak, no rzuć tym porządnie, nie to, że tak sobie podrzucisz i tyle, dawaj. Tylko uważaj na samochody innych, nie? Dawaj. Na siebie to tam pół biedy, dobra, uwaga. 3, 4. Dawaj, nie stresuj się, uwaga. 3, 4. O Jezu! Masz go? No nie wiem, i tobie, czy można to uznać. Czekaj, muszę zobaczyć, jak to było. Dobra, niech ci będzie, mogę to uznać, ale tylko dlatego, że... Szkoda mi ciebie, że mogłabyś stracić tego loda. Pokaż. A, już wylizany, dobra. No dobra, moi drodzy, umówmy się, że następnym razem osoba, która będzie musiała rzucić, będzie musiała rzucić wyżej, dobra? Ale nie wiem, czy dam radę. No jak nie dasz rady, no jakbyś chciała, to mi rzuciła, tylko wiem, że nie chciałem stracić loda. Nie, mojego zostaw, dobra. Jedziemy dalej, nie wasz się nawet. Okej, jesteśmy z Karolem w Lidlu, ja byłam po mięso i teraz idziemy zobaczyć, co on robi. I powiemy mu stop. Uwaga, gdzie on jest? Stop! Ma w koszyku jest, nie? Nie masz! No jak nie, jakie? Dawaj koło fortuny. Ja jestem w szoku, zostawiłem specjalnie pan w samochodzie. Stwierdziłem, że nic mi nie zrobisz, ale... No tak, jest jeszcze telefon. Koło fortuny mamy, tym barkę w drugiej ręce. Uwaga, klik, naciskamy i... Oby coś lajtowego, błagam. Oby coś lajtowego, kup. Jest. Nie wierzę. I tak, moi drodzy, smakuje zwycięstwo. Nie, większe zwycięstwo było złapać loda. Karol, zapomniałeś się kupić jajek. Nie no. Serio. Poszedłem na sól? No to nawet się nie kup, jakby nie patrzeć. Co, jeszcze raz idę? No. Okej, ja siedzę w samochodzie, Karol poszedł do Lidla po jajka, bo zapomnieliśmy kupić i zabrał ze sobą aparat i kazał mi też oddać telefon, ale ja się nie zgodziłam, bo powiedział, że nie będę siedziała bez niczego w samochodzie i obiecałam mu, że nic mu nie zrobię, ale oczywiście to był żart, więc teraz czekamy, aż Karol wróci i powiemy mu stop. Dobra, słuchajcie, wbiłem zaraz do Lidla, Natalia chyba chce mnie wkręcić. Ja wziąłem aparat, że niby dlatego, żeby ona nic nie nagrała. Specjalnie zostawiłem jej telefon, mimo tego, że udawałem, że chcę go zabrać, ale... Natalia, wydaje mi się, będzie chciała mnie oszukać, ale to my spróbujemy oszukać ją. Okej, słuchajcie, jajka kupione. Natalia, teraz pewnie wypatrujemy z samochodu. Czeka, aż będę szedł, żeby wysiąść i powiedzieć stop. Czekamy na Karola, nie wiem, gdzie on jest tak długo. Halo. No powiem wam, że już mnie ręka boli, muszę wziąć ją trochę na dół. Ale ja spróbuję, słuchajcie, podejść do samochodu tak, żeby mnie nie widziała. Szybko podrzucę jej to na siedzenie, wtedy ja powiem stop i ona będzie musiała coś z tym zrobić. Zobaczymy, czy to się uda. Okej, słuchajcie, podchodzę już od tyłu do naszego samochodu, tak, żeby Natalia mnie nie widziała. Ona pewnie na mnie czeka. Ale czekaj. Jezu, co za akcja.
Jestem już przy samochodzie, uwaga. Stop! 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 Jest! Co, nie trzymasz? Nie trzymam. Jak nie trzymasz? Nie trzymam. Nie trzymasz? No jak nie trzymasz? Shit, nie. Już mi ręka odpada, nagrywam, mówię im, że zaraz będziesz, gdzie jesteś, że chyba musi być kolejka masakra. Ja pierdziele, ale co teraz? Pytanie, bo jak nie trzymałeś ja tego? Ja nie trzymam. Ty, no właśnie, bo to chodziło o to, że rzeczy, które się trzyma, nie, no myślałem, że to złapiesz, ja powiem szybko stop, fuck. No weź dotknij. Nie. Nie no, a jak wysiądziesz, będziesz musiała złapać? Nie. Będziesz, co, wysiądziesz z nimi, tak? Tak. Ciekawe. No i słuchajcie, jedziemy, zobaczymy, co Natalia wykmini. Ja będę ciągle nagrywał, w razie czego. Będę czujny. Kurde, muszę właśnie skupić się trochę na drodze, ale... Kątem oka! Nie! 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 Zdążyłem tylko kamerę ten obrócić, a nie zdążyłem nic powiedzieć. Tak, fuck. Z nimi jest do fuck. Roku. Fuck! Ja pierdzielę. No, wiesz co? Podejrzewałem, że będziesz chciała, coś takiego zrobić, ale nie myślałem, że aż tak szybko. Fuck! Korzystałem dobry moment, jak patrzyłem ale, w lewo. Ale ja czegoś takiego to mi się nie spodziewał. No i słuchajcie, miało być tak, że ja oszukam Natalię, która próbuje mnie oszukać, a wyszło tak, że Natalia oszukała mnie, próbującego oszukać ją, próbującą oszukać mnie. O, tak to było, słuchajcie, śmiesznie, fajnie w sumie wyszło, szkoda, że kurde Natalia nie złapała tych jajek, myślałem, że jest, wiecie, złapie i będzie... Że na początku. Ja myślałem, że teraz, wiecie, złapie, będzie chciała mi je oddać, a ja wtedy powiem stop, ale no niestety trochę się pospieszyłem. Trudno. Nie, no błagam cię, nie, to będzie przesada, Natalia. Co masz w rączce? Nie, to będzie przesada. Telefonik masz? Ojej. Odkupisz w razie czego? Nie. Dawaj koło fortuny. Nie, no błagam cię. No dobra, słuchajcie, zwróćcie uwagę, że telefon mam niezbyt wysoko, mniej więcej na wysokości mojego pasa. No i pytanie, co z tego koła niefortuny byłoby najlepsze? Czy... Nie, ja myślę, że podrzucić. Podrzucić? Podrzucenie? Podrzucić, no. Mi złapał takie chiody. Podpalenie to od razu po telefonie. Przejechanie, może jeszcze by przeżył telefon. Nie, w życiu. Podrzucenie mógłbym złapać, a upadek, oj, chyba byłby najgorszy, co? Dobra, uwaga, słuchajcie, kręcimy kołem fortuny, zobaczymy, co będę musiał zrobić z telefonem, który trzymam w dłoni. Nie. Okej, słuchajcie, nagrywanie włączone. Natalia tam nagrywa w slow motion. Padłem w międzyczasie na pewien całkiem chyba niezły pomysł. Natalia gotowa? Uwaga, 3, 4. I co ty na to? Czekajcie, znaczy, że coś się stało z tyłu. Ten telefon był już wcześniej porysowany i... żadnych dodatkowych rys nie widzę, ale w międzyczasie stwierdziłem, nie, cieszę się. Czekaj, że skoro mam tutaj, słuchajcie, nogę, to zamortyzuję ten upadek. Nigdzie nie było mowy o tym, że nie można czegoś takiego, słuchajcie, robić. Także, co Natalia, myślę, że to zgodne z zasadami? No dobra, słuchajcie, w takim razie w tym miejscu się z wami żegnamy. Wiem, że to moje ostatnie zagranie było trochę naciągane, ale jeśli wbijecie pod tym filmem, ile Natalia? 15 tysięcy łapek? 15 tysięcy... Nie wiem, czy chcę drugi taki odcinek. 15 tysięcy łapek, to nagrywamy, słuchajcie, drugą część, jeszcze bardziej hardkorową, bo ta była taka lightowa. Nagramy hardkorową drugą część, w której nie będzie już szansy na tego typu zagrywki. No, a póki co, dzięki Natalia, kto dzisiaj bardziej ucierpiał? Ciężko powiedzieć, w sumie nie wiem. Nikt nie miał źle, nie? Było no, tak, mi się było zapas oda, tobie aż tak iPhone się no, nie stało. Nic się nie stało, także było w miarę, słuchajcie, lajtowo, ale tak jak mówię, 15 tysięcy lajków, lecimy z drugą, bardziej hardkorową częścią, także strzelajcie lajki, subskrybujcie kanał, a my póki co się żegnamy, pa. Trzymajcie się i do zobaczyska.